Bardzo spokojnie przebiegała pierwsza tura wyborów prezydenckich w Chrzanowie. Największą liczbę głosów zebrał tutaj Bronisław Komorowski. Mieszkańcy gminy mogli głosować w 29 lokalach wyborczych, włączając te obwody zamknięte, jak na przykład w szpitalu. Początkowo frekwencja na terenie gminy była dość niska. W niektórych lokalach wyborczych raporty składane o godzinie 8 rano mówiły o frekwencji na poziomie 2%. Podobnie było przed południem. Do godziny 8 było 65 osób, przyszło 65 osób do głosowania, natomiast około godziny 13 jest, więc tutaj mamy niecałe 400 osób. Mamy nadzieję, że jeszcze przyjdą. No i rzeczywiście przyszli. Po południu i wieczorem frekwencja podczas wyborów zdecydowanie poszła w górę. Ostatecznie w gminie Chrzanów sięgnęła 57% i była porównywalna do frekwencji w całym województwie małopolskim. Większość pytanych przez nas mieszkańców Chrzanowa do wyborów szła z poczucia obowiązku. Zawsze pani chodzi głosować? Tak. Uważam, że to jest obowiązek nas już wszystkich. Obojętnie na kogo, na jaką opcję kto głosuje, ale powinien iść. Bo to byłaby głupota moim zdaniem, żeby nie brać udziału. To taki niepotrzebny bojkot. Był problem? Nie, myślę, że tak. Opinie, czy może problem z tym? Niezbyt duży, bo tam z kolegami tak tam mam jakieś opinie na ten temat, tam w młodszym pokoleniu. No ale tutaj przyszedłem, okazało się, że jednak muszę głosować tam, gdzie jestem zameldowany na stałe i będę się wracał do Lidiąża. Czyli nie udało się zagłosować? No, nie udało się, ale no wrócę, jeszcze zagłosuję na pewno. Czy nie poddajesz się? Nie ma, trzeba coś zrobić, nie? No właśnie, jak to jest, bo część osób mówi, że nie ma sensu głosować. Czy rzeczywiście? No, tak, ale później będą narzekać, nie? Lepiej już tam oddać swój głos jednak, wybiorą, wiedzieć, że jakiś człowiek miał po prostu wkład w to, tak mi się wydaje. Ci, którzy zdecydowali się zagłosować, z reguły od razu wiedzieli, przy jakim kandydacie postawić krzyżyk. Czy w tym przypadku miała pani kłopot z wyborem kandydata, czy nie było problemu? Ja mam swoją opcję i swojego kandydata. Krótka kampania prezydencka tutaj nic nie przeszkodziła. To nic, wiadomo, ta katastrofa, ale to nic z tym nie zmieniło, bo wszystko po prostu było przemyślane. Czy przy tych wyborach miała pani problem, czy był kandydat, na którego pani wiedziała, że... Nie, ja zawsze mam wybór właściwy, także jestem zadowolona. W pierwszej turze największe poparcie mieszkańców gminy Chrzanów zyskał Bronisław Komorowski, na którego zagłosowało nieco ponad 45% wyborców. Z kolei na Jarosława Kaczyńskiego głosowało 29,58% głosujących. Trzeci był Grzegorz Napieralski z wynikiem 17,59% poparcia. Dla niektórych niespodzianką może być też stosunkowo spore poparcie dla Janusza Korwin-Mikke, które było na poziomie 3,29%. To najlepszy wynik spośród pozostałych kandydatów startujących w tych wyborach. Nowością podczas wyborów prezydenckich była także możliwość głosowania poprzez pełnomocnika. Skorzystać z tego mogły osoby po 75 roku życia i osoby niepełnosprawne. Dla niektórych to jedyna szansa, by oddać swój głos w tych wyborach. On nie chodzi od 2 lat w sumie. Jeszcze wcześniej to troszeczkę chodził, a w tej chwili już nie wychodzi w ogóle z domu od 2 lat. Jest na pierwszej grupie. W pierwszym głosowaniu nie głosował, bo żeśmy się spóźnili z tym. No a w tym chcę głosować. No więc dlatego się po prostu staram o pełnomocnictwo dla niego. Myśli pani, że to dobra sprawa, że coś takiego wprowadzono? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że skoro mogą głosować za granicą, załóżmy, którzy nie mają wpływu na nic tutaj. To dlaczego ci, którzy właściwie tutaj mieszkają, mają nie głosować? Aby to pełnomocnik mógł reprezentować wyborcę, trzeba było złożyć specjalny wniosek do Wydziału Ewidencji Ludności. Wniosek składa się z wniosku o udzielenie pełnomocnictwa i zgody pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa. Ustalamy termin wizyty w miejscu pobytu pełnomocnika, odbieramy oświadczenie woli. Zainteresowanie taką formą głosowania było niewielkie, być może dlatego, że to nowość i przepis obowiązuje od niedawna. Ci, którzy nie złożyli stosownego wniosku przed pierwszą turą wyborów, mogli to jeszcze zrobić do minionego czwartku, by zagłosować w drugiej turze. Nieco dłuższy jest termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia zezwalającego na głosowanie poza miejscem zameldowania. Wydaliśmy bardzo dużo zaświadczeń w tych wyborach prezydenckich. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest to około 300 zaświadczeń. Natomiast
liczba ta nie obejmuje drugiej tury, bo na bieżąco wydajemy te zaświadczenia. Także podejrzewam, że pobijemy rekord w tym zakresie. Takie zaświadczenia wydawane będą do 2 lipca, a druga tura wyborów prezydenckich już 2 dni później.